Żegnamy dżunglę, mamy nadzieję, że się spotkamy w okolicznościach, o ile nie lepszych, to przynajmniej takich samych. I cieszymy się, że dżungla nas nie pokonała. Do góry! Gdzie leka giga? Bukan, saya istirahat. Kalau tinggal kan? Betul. Dia tak tahu dia mana masuk soal pergi. Okey, dia keluar napa tu kereta semua orang tak tahu. Dia mesti jalan kaki keluar kan? Jalan kaki lah. Mana dia tunggu dalam kan? Tak ada kan? Dia pernah ada fikir juga kan? Ya. Tak juga. Right now, we are on the way back to Kuala Terengganu. We are proceed to Kuala Terengganu. We are waiting for our petrol car escort to Kuala Terengganu. And then for the closing ceremony tonight. Dzień dobry. Jesteśmy w kompanii, jedziemy na ceremonię zakończenia rajdu. Dojechaliśmy do mety. Najpiękniejsze jest to, że jest 14 grudnia, czy 15, czy 16, nie wiem. Bez koszulek tu możemy jeździć, tak ciepło. I have to make you photo. Właśnie, panie redaktorze, oceniamy straty na pojazdach. Są nieznaczne, można powiedzieć. Minimalne. Minimalne. W rajdach polskich, dużo trudniejszych, straty są znacznie większe. Jesteśmy narażeni na 2,80 zł klosz przedniej lampy zespolonej. I wyprostowanie poskudnika. Wyprostowanie poskudnika. Nie wiem, trzeba będzie brzać. Ale sobie poradzimy. Oto dowód. Tu to być. Ale żarówka jedna się uratowała, czyli złote 30. Super, jesteśmy do przodu. Żarówkę można zamienić zawsze za fajkę. O tak, albo za rybę. O. Everybody! Come here! Wracamy z dżungli, wyjechaliśmy już na asfalt, jedziemy do hotelu, wreszcie się umyjemy, weźmiemy prysznic i pójdziemy do ciepłego, suchego łóżeczka spać. Właściwie trudno ocenić jednoznacznie pod względem sportowym, no to dużo zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o przygodę, my się bawiliśmy z Markiem dobrze, myślę, że nie tylko my, było wesoło, było zabawnie, było dużo błota, to co ja lubię. Myślę, że troszkę jest za wcześnie, żeby oceniać Rainforest Challenge ogólnie i tak podsumować go. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas i będzie dużo słów padnie, dużo opinii. A na razie jesteśmy zadowoleni, bo wyjechaliśmy w dżungli i jest czysto. 140 members. That means by next year you send another members up here.
Nikt do końca nie wie, co tu będzie grane. Pewnie jakaś demonstracja. Zobaczymy przeciw komu albo za kim. W każdym razie eskorta była od samego początku. Od wjazdu do miasta eskortują nas już około 15 km. Na każdym skrzyżowaniu jedziemy na czerwonym świetle. Cała kawalkada, cały konwój składa się z kilkudziesięciu samochodów. Także kapitalny widok. Wszyscy jedziemy w zwartej grupie. I wygląda na to, że tutaj będzie jakaś sesja zdjęciowa.